przez wielu uważane za jedne z najdoskonalszych obrabiarek na świecie. A mowa tutaj o bramowych centrach frezarskich firmy Okuma, produkowanych od 1964 roku w oddziale Kani Plant w Japonii. I właśnie w dzisiejszym odcinku będziemy mieli okazję się z nimi bliżej zapoznać. Ja jestem Marek i zapraszam do oglądania. Jest nam niezwykle miło gościć w firmie Agromasz, producenta wyjątkowych maszyn rolniczych, która od wielu lat jest użytkownikiem maszyn marki Okuma, w tym bardzo popularnego na rynku polskim bramowego centrum frezarskiego modelu MCR A5C o wielkości stołu 5x2. Perfekcyjnie dopracowana konstrukcja z dodatkową funkcjonalnością w postaci ruchomej belki suportowej z możliwością indeksowania co 1000 mm i trzypozycyjnym magazynem głowic dla pionowej, poziomej z funkcją indeksacji co 1 stopień oraz uchylno-obrotowej pozwala na uzyskiwanie bardzo wysokiej jakości produkowanych elementów. W połączeniu z niezwykłą sztywnością, co oczywiście przekłada się na wyższą dokładność, dostajemy przeogromną dynamikę, która przy dzisiejszych technologiach skrawania daje podwójny efekt w postaci zdecydowanie niższych kosztów produkcji. Połączenie prowadnic ślizgowych z prowadnicami tocznymi pozwala na osiąganie ruchów szybkich sięgających nawet 32 metrów na minutę. Biorąc pod uwagę ładowność stołu równą 27 ton, jest to naprawdę wyjątkowy parametr. Zastosowany w obrabiarce system Okuma Servo Navi pozwala na precyzyjne określenie ciężaru, z jakim aktualnie pracujemy, aby odpowiednio dobrać dynamikę pracy osi liniowej. Unikatowy system termostabilności czyni obrabiarkę najlepszym narzędziem do wykonywania zadań specjalnych. Bazując na zdobytym doświadczeniu, gwarantujemy Państwu bardzo sprawną i fachową obsługę tego typu inwestycji, począwszy od samej dostawy, niezwykle precyzyjnej instalacji, jak i samego wdrożenia technologicznego. Chcesz spełnić swoje marzenia i tym samym zapewnić inny, zdecydowanie wyższy poziom obsługi swoich klientów? Skontaktuj się z naszą firmą. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. High Technology Machines Limited. Productivity Development.